Rozmowa dnia. W naszym studiu Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, panie. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Wciąż nierozwiązanym problemem jest kwestia odnalezienia i godnego pochówku zabitych Polaków, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach. Pan często spotyka się i rozmawia z ukraińskimi politykami. I co z tych rozmów wynika w tej sprawie? Dosyć często rozmawiam. Nie unikam tych rozmów i spotkań. Wprost przeciwnie, staram się, aby tych rozmów było jak najwięcej. Rozmawiamy i dialog jest konieczny, potrzebny. Rozmawiam zawsze również i o problemach historycznych. Rozmawiałem i z prezydentem, i z przewodniczącym, swoim odpowiednikiem, panem Andrzejem Parubijem. Należy prowadzić dialog, tak, abyśmy budowali nasze relacje, sąsiedzkie naprawdę historyczne. I to jest nasza podstawa, baza, od tego nie odejdziemy. Nie możemy budować, nie możemy doprowadzić do tego, żeby, choć jesteśmy ambasadorami Ukrainy w dążeniach i do ich do członkostwa w Unii Europejskiej i w strukturach NATO, no ale nigdy nie pozwolimy na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej ze sztandarem, z banderą. No, na to nie pozwolimy. Jesteśmy tutaj pryncypialni, stanowczy. Prawda historyczna to podstawa, ale chcemy mieć dobre relacje. W pamięci pewno zostanie i też, jak pan redaktor wspomniał, dzisiejszą datę, ważną datę. Dziś będą uroczystości, na których będzie reprezentacja bardzo liczna i w wysokiej randze Senatu. Mamy posiedzenie Senatu, więc sam nie będę uczestniczył w tych uroczystościach, ale pozostanie w pamięci ten obraz klęczącego i składającego wieniec w pustym polu, gdzie kiedyś była polska wieś pana prezydenta Andrzeja Dudy. To takie symboliczne i bardzo ważne, ale symbole są również bardzo istotne. No ale teraz czekamy też, strona polska czeka na konkrety ze strony ukraińskiej. Panie redaktorze, tak, mamy nowego prezydenta i wybory 21 lipca. Jedzie również z Senatu grupa, liczna grupa senatorów, obserwatorów wyborów, które odbędą się na Ukrainie. Po wyborach będziemy kontynuowali rozmowę, dialog, bo on jest konieczny, potrzebny, żeby dojść wreszcie do porozumienia i do ustaleń. Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. To bardzo ważna, prestiżowa wręcz, można powiedzieć, komisja. Beata Mazurek napisała na Twitterze wczoraj, że to akt politycznej zemsty. A pana zdaniem? No, moim zdaniem to bardzo źle przede wszystkim, dlatego że pani premier Beata Szydło po pierwsze jest bardzo doświadczonym politykiem i właśnie w tym zakresie, tej komisji, więc ta funkcja na pewno byłaby wypełniana przez panią premier i godnie, i bardzo profesjonalnie. To przecież osoba, która jest pani premier otrzymała największą ilość głosów, więc no, bardzo dziwię się na to budowanie dziwnych, niedobrych standardów. Jestem bardzo zawiedziony tą decyzją. Głosowanie było tajne. To też tak na marginesie powiem, że nasze głosowania w Senacie, które kiedyś personalne były tajne, odtajniliśmy. Chcemy, żeby polityka była w pełni transparentna. No tak, ale w tym konkretnym przypadku było tajne w sprawie wyboru Beaty Szydło. No to było tajne, tak, bo jeśli grupa 11 chyba eurodeputowanych zgłosi taki wniosek, ten wniosek jest już przyjmowany automatycznie. To i tak się to odbyło. Socjalistów. Tak, no, socjaliści, zieloni i liberałowie. No, oni zadecydowali. Bardzo źle. Mam nadzieję, że to incydent, który pozostanie za nami i będziemy w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej budować dobre standardy. A to pana zdaniem może wpłynąć na poparcie Ursuli von der Leyen? W każdym razie eurodeputowani zadecydują. To teraz wróćmy do Polski, do Senatu. Specjalna ustawa Westerplatte będzie głosowana dzisiaj, jutro? Chyba jutro, dlatego że mamy bardzo bogaty program, porządek, bardzo dużo punktów. Dziś o godzinie 9 wznawiamy obrady. Będzie sprawozdanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który powie o działalności biura w ubiegłym roku. Zawsze taka informacja wzbudza
zainteresowanie senatorów, dużo pytań, więc pewno będzie trwała długo debata, dyskusja. Jutro również planowane jest sprawozdanie z działalności KRS-u, więc również będzie pewno długa dyskusja. Także myślę, że jutro. Standardowo, jeśli podczas plenarnego posiedzenia zgłaszane są poprawki, jakieś uwagi, poprawki, to wtedy musi się jeszcze raz zebrać komisja. Zbierze się komisja, nie wiem, być może już dziś, może jutro i jutro głosowanie. Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Senatu, powiedział, że specjalna ustawa to nie jest dobra droga. To tworzenie sytuacji konfrontacyjnych Westerplatte powinno łączyć, a nie dzielić. Powinno łączyć i to akurat dzieli? W ostatniej fazie pana, z ostatnią frazą wypowiedzi pana marszałka Borusewicza zgadzam się. Powinno nas łączyć. Powinno łączyć wszystkich Polaków. Nie tylko Gdańszcza, nie tylko osoby, które mieszkają w Gdańsku, ale wszystkich Polaków. Ale również powinno być miejscem naszej zadumy Polaków i również miejscem przyciągającym Europejczyków i turystów z całego świata, którzy bardzo licznie odwiedzają Gdańsk i chcemy, żeby to miejsce było godnie zagospodarowane. Chcemy, żeby było tam wybudowane muzeum. Nie ma tego muzeum, nie ma dobrze zagospodarowanego miejsca, więc stąd ta decyzja. Nikt nikomu nie odbiera tego miejsca. To miejsce będzie dalej nasze, wspólne. No tak, ale lepiej po prostu Gdańska, zagospodarowane. Aleksandra Dulkiewicz chce mieć też wpływ na to, jak ale będzie... Ale zapraszamy przecież cały czas. Jest otwarta również droga do współpracy i mam nadzieję, że władze samorządowe Gdańska skorzystają z tej oferty, skorzystają z tej możliwości i będą współpracować. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o przyjęcie ustawy dotyczącej zerowego PIT-u dla najmłodszych? Nie, no nie sądzę. Są no, to wątpliwości jest bardzo dobra zgłaszane. To może być niezgodne z konstytucją. Panie redaktorze, no, jeśli są zgłaszane jakieś wątpliwości, uwagi, to zawsze trzeba je wziąć pod uwagę. Ja oczywiście wsłuchałem się również i w te uwagi krytyczne, ale jestem w pełni przekonany, że jest to dobry kierunek działania. Obniżenie podatków, o którym przecież Platforma mówiła, tylko nie robiła. My mówimy i robimy, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią przede wszystkim wiarygodną i tutaj to, jak mówimy, to wprowadzamy, a jest to bardzo dobre rozwiązanie dla młodych ludzi. My chcemy przyciągnąć młodych ludzi, chcemy, żeby młodzi Polacy zostawali w Polsce, nie wyjeżdżali za granicę. Chcemy również, żeby młodzi Polacy, a tym zajmuje się Senat, bardzo intensywnie pracujemy, współpracujemy z Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą, zachęcamy młodych do studiowania w Polsce, do pozostawania w Polsce, więc to będzie jeden z elementów, który na pewno będzie wpływał na skuteczność naszych propozycji dla młodych ludzi i zachęceń do pozostawania w Polsce. Panie marszałku, jest pan lekarzem. Uspokoiły pana wczoraj słowa ministra Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, że właściwie te leki znowu będą sprowadzane i są sprowadzane po Tak, uspokoiło mnie to. Nie tylko jako lekarza, nie tylko jako polityka, ale również jako od czasu do czasu pacjenta, korzystającego przecież i z aptek, i z leków, więc bardzo cieszę się, że ta sytuacja zostanie szybko rozwiązana. Czy już jest rozwiązana? No, rozwiązywana, bo ciągle jeszcze występują w niektórych aptekach. Tak, ale no, jest tutaj leków. Też taki bardzo istotny element. Rynek leków to olbrzymi rynek, no, nie wiem, ponad 10 miliardów złotych. Walczymy i to skutecznie z mafiami wywożącymi leki. To przecież zabiera nam się leki, bo leki wbrew temu, co czasami opozycja mówi, w Polsce są tanie. Jest dobry dostęp do leków dla pacjentów. Też zadbaliśmy o to, żeby był dostęp dobry dla osób w podeszłym wieku. Tutaj ten program 75+, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, to miliony, ponad 70-80 milionów opakowań, które zostały za darmo przekazane seniorom. To bardzo dobra inicjatywa, dobry pomysł i to też świadczy o naszej wiarygodności. Mówiliśmy o tym i bardzo szybko ten plan wprowadziliśmy w życie. Zrobimy wszystko, żeby leki były dostępne, żeby te leki były dostępne dla wszystkich pacjentów. Były przejściowe trudności z komponentami sprowadzanymi z Chin. Ten problem
ograniczonego dostępu nie był tylko problemem polskim, tylko europejskim. Rozwiązujemy. Ja jestem w ciągłym kontakcie z panem ministrem, bo choć już no, nie praktykuję, nie operuję i nie mam kontaktu z pacjentami, sprawy służby zdrowia i sprawy pacjentów bardzo mnie interesują. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę dobrego dnia. Była to rozmowa dnia.